Davis Grip. Jest to ulubiony numer Roberta. Davis Grip to jest chyba ja go chyba najmniej lubię. Davis Grip. To jest mój ulubiony numer na płycie. Bardzo długi, w sensie tekstowo, jest tam strasznie dużo śpiewane. Jest to też jakby taki payoff. Przez całą historię budujemy napięcie, coś się cały czas dzieje, są różne zwroty akcji i tak dalej, ale cały czas napięcie rośnie. I to jest ten punkt przesilenia, ten punkt kulminacyjny, właśnie wspomniany payoff, kiedy nagle okazuje się, o co w tej całej historii chodzi, jakie kto miał plany i co z nich wyszło. Też bardzo ciekawe riffy, jak do tej pory jeszcze nieudostępnione tak do końca, nie wiem jak to powiedzieć, nie wiem co powiedzieć o tym kawałku. No, kawałek jak kawałek, dobry. To jest chyba najszybszy numer na płycie. I trochę zostałem zmuszony do dokończenia. Mateusz ułożył i zagrał moje ulubione solo na tej płycie. Więc ogólnie w całości dla mnie to jest taki highlight płyty i mam nadzieję, że wkrótce będziemy go grać na koncertach, bo strasznie go lubię. Davis Grip, jedyny kawałek, który pozostał w nazwie wersji roboczej. Ale każdy numer miał jakąś swoją roboczą nazwę i na płytę układaliśmy te numery w jakimś tam koncepcie i oczywiście musiały te tytuły pasować do tego, o czym numer opowiada i też muzycznie jakaś, żeby się zgadzało. I ten numer jako jedyny został z tym tytułem roboczym. Miał ten numer kilkanaście różnych wersji na tytułu i ostatecznie wrzuciliśmy do tej roboczej, bo pasuje i jest dla lepszego.